jak Państwo widzicie, związek tej energetyki, którą mamy w grupie, jest bardzo duży z tą działalnością i górniczą, i działalnością koksowniczą, bo z tej działalności podstawowej powstają produkty uboczne, odpady, które my chcemy przerabiać na energię elektryczną, tak aby to robić i w sposób czysty, zgodny z zasadami ochrony środowiska. No i też są to później produkty, które pozwalają nam generować dodatkowe przychody dla grupy. I dlatego ta nasza koncepcja funkcjonowania całej grupy to jest górnictwo, to jest koksownictwo, to jest energetyka, no i tak jak powiedziałem wcześniej, firmy wspierające tą działalność. Taka jest filozofia naszej działalności. Wydaje się, że w tym momencie zakończyliśmy proces pozyskiwania nowych firm, przejęć. To jest proces, który myśmy sygnalizowali inwestorom w prospekcie emisyjnym, więc oni o tym wiedzieli. I przystąpimy do etapu teraz weryfikacji całej tej działalności, tak aby to logicznie poukładać, aby te piony biznesowe były dla inwestorów, dla Państwa też przejrzyste, aby wiadomo było, co od czego zależy, jak to ze sobą współpracuje. Wiadomo, że po okresie tego typu przejęć, łączeń, no, następuje proces układania tych wszystkich aktywów, żeby one były jak najbardziej efektywne i też jak najlepiej ze sobą współpracowały, bo Państwo widzicie, gaz, który powstaje na koksowniach, będzie wykorzystywany przez spółkę energetyczną. Ciepło czy energia trafi do zakładów górniczych czy koksowniczych, ciepło trafi do mieszkańców, więc mamy tu bardzo dużo synergii w tej naszej koncepcji. A z drugiej strony też no, towarzyszy nam taka filozofia związana z dywersyfikacją działalności, bo jak Państwo wiecie, podstawowy biznes węgiel jest oparty o zmieniający się rynek, który jest podatny na wpływy koniunktury gospodarczej. To wszyscy Państwo obserwujecie od lat, prawda? Kiedy się gospodarka rozwija, generujemy bardzo wysokie zyski. Kiedy są okresy gorsze, no to wtedy dosyć szybko musimy reagować, żeby dostosować się do rynku. A więc znaleźliśmy koncepcję na dywersyfikację. Jak widać, jest dywersyfikacja w działalności, ale też jest dywersyfikacja produktowa. Produktowa na tej podstawowej części dywersyfikacja to jest właśnie produkcja węgla, produkcja koksu. Na drugim poziomie dywersyfikacji w koksownictwie mamy produkcję koksu wielkopiecowego, odlewniczego, przemysłowego. W części energetycznej to jest produkcja energii, produkcja chłodu, ciepła, produkcja sprężonego powietrza, prawda? Czyli szukamy jak najwięcej elementów, które zagwarantują grupie stabilne funkcjonowanie, niezależnie od tego, jak poszczególne rynki będą się zmieniały. Chcemy stabilnie prowadzić tą grupę. Dlaczego? Ponieważ procesy inwestycyjne, które rozpoczęliśmy przede wszystkim w górnictwie, to są najdroższe procesy inwestycyjne, one powinny być stabilnie zrealizowane, niezależnie od tego, co się dzieje na rynku. W koksownictwie te procesy są już trochę mniejsze, bo największe inwestycje koksownictwo przeszło w poprzednim okresie. Dziś to już są inwestycje przede wszystkim związane z odtwarzaniem mocy produkcyjnej, które będą wypadały, ponieważ sprzęt się cały czas starzeje. Natomiast w energetyce to jest zarówno odtwarzanie mocy, jak i budowa nowych, większych mocy, a na pewno bardziej przyjaznych środowisku.